Wyrzucili piaska z restauracji w Kielcach. Kuriozalna sytuacja. Andrzej Piaseczny opowiedział o niewiarygodnej sytuacji, do której doszło w jednym z lokali gastronomicznych w Kielcach. Ta historia aż jeży włosy na głowie. Andrzej Piaseczny stale na językach. Andrzej Piaseczny w ostatnim czasie nawet na chwilę nie znika z nagłówków gazet i portali internetowych. Charyzmatyczny artysta, którą swoją karierę muzyczną zaczynał jako wokalista zespołu Mafia, pod koniec maja na deskach Opery Leśnej w Sopocie świętował 30 lat pracy artystycznej. Dziennikarze i internauci byli zgodni, że jubileuszowy koncert Piaska był zdecydowanie jednym z najciekawszych momentów tegorocznego Polsat Hit Festival. O Piasecznym jest jednak głośno nie tylko ze względu na jego dokonania zawodowe, ale także przełomowe wydarzenia w życiu osobistym. Szczegóły poniżej. Piasek wyrzucony z restauracji. Andrzej Piaseczny przez długi czas nie zabierał głosu w sprawach, które nie były ściśle związane z jego obecnością na estradzie. Kilka lat temu uległo to zmianie. Piosenkarz coraz częściej zabiera głos w kwestiach światopoglądowych oraz nie ukrywa swoich sympatii politycznych. Jednym z tematów, o który często pytany jest w wywiadach, jest tolerancja. Zdaniem Piaska polskie społeczeństwo jest dziś znacznie bardziej otwarte na wszelkiego rodzaju odmienność niż jeszcze parę dekad temu. Na dowód przytoczył swoją osobistą historię sprzed lat. Okazuje się, że jego dość niestandardowy, jak na tamte czasy, wygląd był wystarczającym powodem, by wyrzucono go z lokalu. 30 lat temu wykopano mnie z jednej z kieleckich restauracji za długie włosy i kolczyk w uchu. Dzisiaj gram koncerty nawet na ścianie wschodniej i wszyscy się na nich świetnie bawią, oznajmił radośnie artysta w rozmowie z Co za tydzień. To już wybrzmiało, ale pamiętam ciekawszy jeszcze przykład, eksportowy rzec by można, polskiej tolerancji sprzed lat. Wczesną jesienią wiele lat temu w Lizbonie, szukałem ze znajomymi miejsca w restauracji na Starówce. Nawet nie wiedziałem typa, który minął nas i krzyknął, pedale. Jestem niemal pewien, że dzisiaj to by się już nie wydarzyło, dodał. Co min kołt Andrzeja Piasecznego? Orientacja seksualna Piaska to temat, który przez wiele lat przewijał się w dyskusjach jego fanów. O tym, że Andrzej Piaseczny jest gejem, szeptało się po kątach już od dawna, ale na oficjalnie potwierdzenie tej informacji przyszło nam czekać aż do 2021. To wtedy po raz pierwszy publicznie przyznał, że jest w związku z mężczyzną. O tym, dlaczego zwlekał z tym do pięćdziesiątki, wyjaśnił w rozmowie ze znanym z Google Box, przed telewizorem Mariuszem Kozakiem. Uważam, że każdy do mówienia o swoim życiu, o tym jaki jest i czy chce o tym mówić i na ile chce o tym mówić, powinien dojrzeć samodzielnie. Ja mogę powiedzieć, że za późno, ale nie każcie mi się rozliczać z mojego życia, żebym ja wracał do lat 90. i mówił, dlaczego ja byłem w takich związkach, jakich byłem. I dlaczego to pokazywałem, tłumaczył Piasek. Zobaczcie poniżej, jak na przestrzeni lat zmienił się Piasek.